Bitwa Grunwaldzka to jedno z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń historycznych w dziejach Polski. Każdy zna datę roczną, a wielu zna również datę dzienną. 15 lipiec 1410 rok. W tym czasie, w tym dniu szczególnym rozegrała się największa, czy jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Ale także wydarzenie bitewne, militarne i polityczne o niezwykłych skutkach w dziejach Polski. Nie jest rzeczą dziwną czy zaskakującą, że takie wydarzenie musiało upamiętnić się w sposób szczególny, utrwalić się w pamięci historycznej Polaków w sposób szczególny. Dlatego Bitwę Grunwaldzką uważamy za kamień węgielny nie tylko pamięci historycznej, ale również świadomości narodowej czy świadomości politycznej. Było to wydarzenie również w skali ogólnoeuropejskiej. Otóż o bitwie pod Grunwaldem wspomniały kroniki na południu Europy, portugalskie czy hiszpańskie. A na drugi dzień po bitwie Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie uzyskało pozycję, jakiej do tej pory nie posiadało, a mianowicie jednego z najpoważniejszych i najważniejszych państw ówczesnej Europy. Interesujące jest w tym to, że upamiętnienie bitwy rozpoczęło się już w średniowieczu. Zwykle Grunwald kojarzymy z pamięcią ostatnich 200 lat, ale mniej wiemy o pamięci już średniowiecznej, czyli tej pamięci, która utrwalała się, która zbudowała się niemal na drugi dzień po bitwie i była kultywowana przez całe średniowiecze i okres nowożytny, wyparta nieco później w okresie nowożytnym przez równie wielkie zwycięstwa militarne. I właśnie o tej średniowiecznej pamięci, czyli o tej fazie najwcześniejszej, tej inicjacji kultury pamięci, utrwalenia bitwy pod Grunwaldem, chciałbym dzisiaj powiedzieć. Jest rzeczą nieco zaskakującą, że o samych początkach pamięci grunwaldzkiej wiemy znacznie mniej, a znacznie więcej. O upamiętnieniu bitwy, zwłaszcza od kolejnych rocznic, tych zwłaszcza na przełomie XIX-XX wieku i XX. Pamięć o bitwie pod Grunwaldem to również przykład nowszych nurtów w historiografii. Nurtów historiografii uległej antropologizacji, która przywiązuje wagę właśnie do zjawisk związanych z pamięcią zbiorową, z memorią, czy z jakimikolwiek formami upamiętniania i kultywowania kultury historycznej, która ma fundamentalne znaczenie dla każdego z etnosów, dla każdego z narodów. Ale pamięć o bitwie pod Grunwaldem ma jeszcze jeden dziejowy wymiar. Otóż bitwa pod Grunwaldem, jej data upamiętniana w cyklu corocznym, cyklicznym, powtarzalnym, stała się już w średniowieczu, niemal na drugi dzień po bitwie, pierwszym znanym w historii Polski świętem o charakterze ogólnopaństwowym, powiedzielibyśmy dzisiaj świętem patriotycznym. Echa zwycięstwa pod Grunwaldem odnajdujemy w wielu gatunkach piśmiennictwa średniowiecznego, głównie w pismach historyczno-politycznych, poezji. Choć upamiętnianiem bitwy była zainteresowana przede wszystkim szlachta dla własnych interesów politycznych, dla własnej ideologii rycerskiej, w porównaniu na przykład również XV-wieczna, wojna XIII-letnia,
była prowadzona za pomocą wojen zaciężnych i dlatego nie utrwaliła się tak w pamięci jak Grunwald, gdyż nie było tego nośnika społecznego. W literaturze, czy w poezji, czy w innych środkach wyrazu była niezwykle intensywnie przypominana i te pamiątki literackie czy plastyczne są już dobrze rozpoznane. Ale mniej rozpoznane są pamiątki, które nazwałbym detalami. Właśnie pamiątki związane z pamięcią w warstwach społecznych niższych. Otóż w konsystorzu warszawskim z XV wieku utrwalił się zapis, wypowiedź nie rycerza, nobliwego przedstawiciela warstw wyższych, tylko zwykłego chłopa. Chłopa, którego znamy z imienia. Był to Jakub Żuraw z Zawad koło Pawłowic, który wspominał w tymże konsystorzu, że liczy sobie tyle lat, ile upłynęło od bitwy pod Grunwaldem. Czyli wiek swój liczył od daty bitwy pod Grunwaldem. A miał w owym czasie już 4 synów i należy przypuszczać, że był w jesieni swojego wieku. Zwykły kmieć. Ale nie tylko. Mamy również pamiątki bardziej spektakularne. Otóż w małym, ale bardzo starym romańskim kościele parafialnym w Kijach pojawił się po bitwie płaszcz, o którym wspomina sam Jan Długosz. I ufamy tej relacji. Płaszcz samego Ulrycha von Jungingen, czyli wielkiego mistrza krzyżackiego. Ten płaszcz w kościele parafialnym w Kijach, to miejscowość między Kielcami a Pińczowem, dotarł tam jako wotum pobitewne z rąk Mściwoja albo Mszczuja ze Skrzynna, jednego z bardziej zacnych rycerzy grunwaldzkich, dowódcy przedchorągwianego, czyli elity elit, który miał tam włości swoje prywatne i dlatego ten kościół wybrał na miejsce złożenia wotu. Ten płaszcz pozostał w kościele, wykonano z niego ornat liturgiczny i używano go przez kilka stuleci. Niestety do dzisiaj się nie zachował, ale kilka lat temu został zrekonstruowany i wisi dzisiaj w kunsztownej gablocie w jednej z kaplic bocznych tego małego, starego kościółka. Profesor Andrzej Nadolski, wybitny znawca dziejów militarnych bitwy pod Grunwaldem, sądzi na podstawie relacji Długosza o Mściwoju ze Skrzynna, że to właśnie Mściwoj ze Skrzynna osobiście ugodził śmiertelnie na polu bitewnym wielkiego mistrza i miał okazję ściągnąć z niego płaszcz, który znakomicie znamy, to biały płaszcz z tym charakterystycznym czarnym krzyżem i uczynił z niego wotum. Dzisiaj historycy powątpiewają, czy to był ten płaszcz bitewny, który pozyskał w trakcie działań wojennych. Prawdopodobnie, gdyby to był ten oryginalny płaszcz, byłby mocno zdewastowany, zakrwawiony. Nie nadawałby się szczególnie na wotum. Prawdopodobnie był to zatem płaszcz, który rycerze polscy zdobyli w magazynach, w namiotach, w których były magazyny strony krzyżackiej i prawdopodobnie był to ten płaszcz zapasowy Ulricha von Jungingen. Oczywiście proces upamiętniania jednej z największych bitew średniowiecznej Europy rozpoczął się niemal na drugi dzień po zwycięstwie, zaraz po powrocie króla do Krakowa. Przełomowym momentem w tym procesie memoryzacji bitwy stało się powiązanie zwycięstwa ze świętem rozesłania apostołów. Otóż 15 lipiec to bardzo stare święto w kalendarzu liturgicznym Kościoła
chrześcijańskiego. W każde tego typu święto kaznodzieje głosili kazania, które były konwencjonalnym tekstem upamiętniającym święto rozesłania apostołów. Ale po bitwie grunwaldzkiej te same kazania zamieniły się na najbardziej sugestywny i najbardziej efektywny nośnik pamięci historycznej. Nie wszyscy kaznodzieje, ale część z nich wtrącała w tok normalnego wywodu kaznodziejskiego, nauczania religijnego, wątki upamiętniające Grunwald. Dlatego teksty kazań stały się najlepszym, najbardziej efektywnym nośnikiem upamiętniania bitwy już w średniowieczu i niemal na drugi dzień po bitwie. Ale wróćmy jeszcze do wcześniejszych zjawisk związanych z memoryzacją bitwy. Kiedy zatem możemy datować początki tego święta jako pamiątki 1410 roku? Otóż, jeśli wierzyć ponownie relacji Jana Długosza, stało się to pod koniec 1411 roku. Kiedy Jagiełło po powrocie z wyprawy antykrzyżackiej przebywał w Krakowie i między 18 a 27 listopada przebywał w stolicy. W tym czasie miał podążyć, dokładnie 25 listopada, pieszo na Skałkę, na miejsce męczeństwa świętego Stanisława, z orszakiem niosącym zdobyte chorągwie krzyżackie, które potem zawieszono w katedrze wawelskiej. I ta procesja była takim aktem przełomowym w upamiętnianiu bitwy. Nie znamy niestety formalnej uchwały statutów synodalnych czy jakiejkolwiek normy kościelnej, kiedy sformalizowano, kiedy ustanowiono to święto. Ale na pewno stało się to przed rokiem 1420, kiedy Dzień Rozesłania Apostołów został wpisany jako równoczesna pamiątka grunwaldzka w statutach gnieźnieńskich Mikołaja Trąby, arcybiskupa gnieźnieńskiego, postaci tutaj fundamentalnej, jeśli chodzi o memoryzację bitwy. Jak mówiłem wcześniej, nie mogło być inaczej. Tą pierwotną inicjację, autorem tej pierwotnej inicjacji upamiętnienia bitwy był sam zwycięzca, czyli król Władysław Jagiełło, który incrastino divisionis apostolorum wysłał specjalnego posła jeszcze z pola walki do Krakowa, do królowej Anny z tą sławetną nowiną. Oto jestem zwycięski. Zdruzgotałem potężne państwo europejskie i oblegam największą i niezdobytą twierdzę średniowiecznej Europy, czyli Malbork. Późniejsze świadectwa upamiętnienia bitwy mają inny wymiar, ale były równie skuteczne i są ważnymi elementami na drodze do upamiętniania bitwy. Są to przede wszystkim kroniki. Kronika Conflictus, stanowiąca zresztą materiał do kazania De Divisione Apostolorum, o rozesłaniu apostołów, która powstała na przełomie 1410 i 1411 roku, autorstwa być może podkanclerza królewskiego Mikołaja Trąby, członka 8-osobowej Rady Wojennej. Później w niewielkiej odległości czasowej powstała również historia Metrica de Magna Strage, czyli o wielkim pobiciu, czyli wersja rymowana tej kroniki, po to, żeby była łatwiej upamiętniana, łatwiej kodowana, ponieważ była napisana wierszem.
Być może ten właśnie utwór, Historia Metrica de Magna Strage, był przedstawiony Jagiele w Krakowie w listopadzie 1411 roku podczas obchodów zwycięstwa, co oczywiście dodatkowo utrwalało związek święta rozesłania apostołów ze stawiennictwem świętego Stanisława jako patrona narodowego. Szczególną rolę odegrały zatem w pierwotnej fazie procesje liturgiczne w Krakowie, ta wcześniej wspomniana przeze mnie, a później jeszcze kolejna, a mianowicie procesja z katedry do nieistniejącego dziś kościoła Bożogrobców świętej Jadwigi Śląskiej na Stradomiu. To już pytanie, skąd święta Jadwiga Śląska? To jest też niezwykle zagadkowa sytuacja. Pewien, rzec można, związek czy okoliczność metafizyczna wręcz. A mianowicie w proces upamiętniania bitwy były uwikłane dwie wielkie Jadwigi. Święta Jadwiga Śląska i Jadwiga Królowa. I jedna i druga uważane za patronki Polski i jedna i druga uważane za promotorki upamiętnienia bitwy pod Grunwaldem z wielkim autorytetem. Ale w tym procesie upamiętnienia bitwy jest jeszcze jeden element niezwykle istotny. Otóż wspomniany wcześniej arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba był konfratrem zakonu Bożogrobców w Miechowie. I to najprawdopodobniej z jego inspiracji pomyślano, że tą inicjacją upamiętnienia bitwy powinna być procesja liturgiczna. Dlaczego? Dlatego, że Mikołaj Trąba znał ten zwyczaj procesyjny z klasztoru Bożogrobców w Miechowie, kiedy dokładnie tego samego dnia, 15 lipca, w cyklu rocznym upamiętniano inną bitwę, a mianowicie zdobycia Jerozolimy w czasie pierwszej krucjaty. Co stało się 15 lipca? A więc wykorzystano te okoliczności, metafizyczny zbieg okoliczności, aby wspomóc również pamięć o Grunwaldzie. Wszystkie te elementy są niezwykle istotne. Procesje, pamiątki materialne, poezja, literatura, kroniki. Ale tak jak mówiłem wcześniej, najbardziej efektywnym narzędziem upamiętniania bitw było średniowieczne mass medium, czyli kazania. Te, które głoszono od kilkuset lat w Europie i w Polsce na stałe święto w roku liturgicznym, święto rozesłania apostołów. Teraz wykorzystano to święto, aby dodatkowo jeszcze utrwalać wielkie zwycięstwo grunwaldzkie. Mamy oczywiście wiele świadectw kaznodziejskich, jedne są bardziej, mniej wylewne. Jedno z najstarszych tego typu świadectw to kazanie Łukasza z Wielkiego Koźmina, zmarłego w roku 1412, bakałarza krakowskiego, który w jednym z kazań wspomniał już o zdobyciu, jeszcze przed grunwaldzkim kazaniem, wspomniał o zdobyciu Kujaw w roku 1409. A jak wiemy, zdobycie Kujaw rozpoczyna konflikt, który kończy się wielką bitwą. Później pojawia się również kazanie Stanisława ze Skarbimierza, słynna mowa o wojnie sprawiedliwej, którą być może można podwiązać pod tą samą tradycję, jeśli przyjmiemy, że kazanie to powstało po 1410 roku, a jak gdyby pewności tutaj nie mamy. Jeszcze później, w trzeciej kolejności, pojawia się na ambonie kazanie biskupa płockiego Jakuba, wygłoszone w czasie pochodu wojsk królewskich. Niestety tekst tego kazania się
nie zachował. I wreszcie kazania już stricte grunwaldzkie, najpierw najwcześniejsze Jana Skluczborka, później ponownie Łukasza z Wielkiego Koźmina, Andrzeja Łaskarza i wiele innych drobniejszych mów, komentarzy, fragmentów kroniki, kronik tych czy innych, które wspominają Grunwald i są niezwykle istotne, bo z tego typu piśmiennictwa niekaznodziejskiego korzystali kaznodzieje, czytali i inkorporowali te wątki upamiętniające w czasie redagowania kazań i wygłaszania ich z ambony. Kaznodziejstwo oczywiście było już od dawna przygotowane merytorycznie do tego typu treści i do tego typu funkcji, powiedzielibyśmy, pozadewocyjnych, aczkolwiek w tej epoce nie ma granic między sakrum a profanum. Bitwa pod Grunwaldem była wydarzeniem militarnym, wojennym, politycznym, ale też i religijnym. Szczególnie, że rozegrała się w dniu oficjalnego święta w kalendarzu Kościoła liturgicznego. Ale w kazaniach znamy na przykład egzempla o treściach historycznych. Na przykład słynne egzemplum z jednego z kazań łysogórskich, benedyktynów łysogórskich na Świętym Krzyżu, o opacie wąchockim Żydze, które ilustruje autentyczne wydarzenie. Czy też inne kazanie z drugiej połowy XV wieku, które ilustruje pogrom żydowski we Wrocławiu w trakcie pobytu w tymże mieście Jana Kapistrana. A więc kazania były od dawna przygotowane jako nośnik, narzędzie do upamiętniania również treści historycznych, wydarzeń politycznych, przełomowych sytuacji, które mogły interesować audytorium. Naprawdę taki pełny przełom, cezura w upamiętnianiu bitwy pod Grunwaldem w kaznodziejstwie, to jednak dopiero druga połowa XV wieku. Pytanie dlaczego? Oczywiście ten proces ewolucji musiał trwać, ale dlaczego dopiero w drugiej połowie XV wieku następuje pełny wypływ kaznodziejstwa inkorporującego motywy upamiętniania bitwy pod Grunwaldem? Odpowiedź jest dość prosta, aczkolwiek nie do końca ją znamy. Rozwój piśmiennictwa kaznodziejskiego w drugiej połowie XV wieku był znaczący. Mamy znacznie więcej kazań w rękopisach średniowiecznych, łacińskich. Ale też najprawdopodobniej przyczyniła się do tego wojna trzynastoletnia. Czyli jak gdyby powrót do konfliktu polsko-krzyżackiego na polu bitewnym. Przypuszczamy, że pewną rolę mógł odegrać w drugiej połowie XV wieku pewien bardzo istotny zakon, który pojawia się właśnie w drugiej połowie XV wieku w Europie i w Polsce. Czyli franciszkanów w Polsce zwanych bernardynami. Dzisiaj w wyniku kwerendy jeszcze niezakończonej mamy w sumie około 20 takich mów. Wśród tych 20 mów kaznodziejskich, szczególnie z drugiej połowy XV wieku, wyróżniają się dwie mowy z dwóch rękopisów. Jeszcze niewydanych, są one w trakcie opracowania, konkretnie przeze mnie. Jedno kazanie pochodzi z klasztoru cystersów w Mogile, o sygnaturze w Krakowie, o sygnaturze 625, a drugie z klasztoru Pauinów na Skałce, również w Krakowie, o sygnaturze B23. Otóż w tym kazaniu ze Skałki o sygnaturze B23 anonimowy kaznodzieja porównuje w nim Władysława Jagiełę i wielkiego mistrza krzyżackiego Ulrysia von Jungingen oraz Wiktorię Grunwaldzką do zwycięstwa sprawiedliwego i pobożnego króla judzkiego Ezechiasza nad niesprawiedliwym
i bezbożnym królem asyryjskim Sanheryrem. W mniemaniu kaznodziei było to bowiem zwycięstwo prawości i pobożności nad nieprawością, nad zepsuciem, nad bezbożnością, ideału króla nad tyranem, nad antyideałem, pokojowego usposobienia Jagieły nad zaborczością, czyli cnót nad przywarami i wreszcie świadectwem, że dobre uczynki i prośby sprawiedliwych są przez Twórcę i dzięki Jego mocy i mocy apostołów wysłuchiwane. Postać Jagieły i jego czyny zostały zatem wpisane w dyskurs moralizatorski, charakterystyczny dla średniowiecznego kaznodziejstwa, bo taka była powinność tych mów z ambony, gdzie normy zachowań chrześcijańskich wykładano poprzez przeciwstawianie wad i cnót, czyli za pomocą konstrukcji tzw. dwóch dróg. Zwróćmy uwagę, kaznodzieja nie podkreśla cnót militarnych, bitewnych, dowódczych Jagieły, tylko jego cnoty moralne. Dlaczego? Dlatego, że w etyce chrześcijańskiej cnoty muszą być wynagrodzone, a grzechy muszą być ukarane. A cnoty leżały po stronie Jagieły, który był ukazany jako ideał władcy chrześcijańskiego, który sprawiedliwie wygrał. A ten, który był zaborczy i pyszny, sprawiedliwie poległ na polu bitwy. Czyli pycha musiała przegrać. Próżność musiała przegrać z pokorą. Jest znanym wszystkim nam w filmie Aleksandra Forda taka piękna scena, bardzo symboliczna scena w końcu filmu, kiedy Jagiele przynoszą truchło wielkiego mistrza i kładą mu go pod stopy. A on wypowiada słowa nie pogardy, ale właśnie słowa płynące z ust idealnego chrześcijańskiego władcy. Mówi mniej więcej tak. Oto ten, który jeszcze dzisiaj rano mienił się Panem Świata. To oczywiście relacja oparta o opis Długosza, który przecież był człowiekiem Kościoła i podzielał te normy moralizatorskie i etyczne. I przeniósł je również na karty kroniki. I drugie kazanie, zmiankowane przeze mnie. A więc kazanie z klasztoru, z biblioteki klasztoru Cystersów w Mogile w Krakowie o sygnaturze 625. Tu jest nieco inna wizja, nieco inny opis, ale jest to najbardziej wylewne kazanie w zbiorach średniowiecznych kazań polskich. Najbardziej cenne poznawczo. Arcydzieło retoryki kaznodziejskiej. Ale również arcydzieło emotywne. Bo też kazania mają jedną zasadniczą funkcję. Niezależnie o czym mówi kaznodzieja. Kaznodzieja musi kruszyć sumienia wiernych. Powiada w nim, opiewając Wiktorię, już z pewnego dystansu czasowego w tym kazaniu mogilskim, jako wydarzenia historycznego. Buduje swoisty most pochwalny między czasem historycznym a współczesnością. Cytuję. Tak bowiem jak niegdyś wykładał, słyszeliśmy na własne uszy od naszych ojców, tak dziś opowiadamy o tym ponownie i wychwalamy Ciebie, Panie, który zawsze nas pocieszasz i w którym zawsze pokładamy nadzieję.
Bóg bowiem w tamte dni objawił cuda na ziemi naszej, a król nasz walczył w jego imieniu za nas i dziś również broni swe owieczki przed nieprzyjaciółmi. Nasz król bowiem postępował sprawiedliwie i pobożnie i dlatego zasłużył na wsparcie Stwórcy, który jest Panem wszystkich. Kaznodzieja ponownie w tym kazaniu nie podnosi zasług wojskowych Jagieły, lecz jego pobożność, gorliwość w modlitwach, nabożeństwach, w prośbach o zwycięstwo i w stawiennictwie boskim. W toku narracji wplódł kilka najbardziej spektakularnych wydarzeń bitewnych, mimo wszystko. Dlatego to kazanie jest jednocześnie w swojej części niemal połowy małą, krótką kroniką bitwy pod Grunwaldem. Powiada kaznodzieja o podziale armii jagiellońskiej na trzy części, o ukazaniu się podczas nabożeństwa dla rycerstwa nagiego, złamanego miecza, czerwonego od krwi, odczytanego jako znak śmierci, modlitw króla dla przebłagania Stwórcy, czy o przedwczesnej radości krzyżaków za zwycięstwo, które wnet przerodziło się w śmierć i lament o zdobyciu chorągwi królewskiej, o deszczu, który Deo Disponente, czyli z Bożej łaski, w upale ochłodził wojska jagiellońskie i wreszcie o przerażającym widoku tysięcy zabitych ciał z ciałem samego wielkiego mistrza, które Jagiełło jako zwycięzca wspaniałomyślnie, bez pogardy wobec pokonanego wroga, odesłał rycerzom zakonnym dla pochówku z wszelkimi honorami, bo był idealnym władcą chrześcijańskim. Kaznodzieja powiada, konkludując: to bowiem święto jest znakiem czci, którym za owo uwolnienie ziem naszych, jak wyjaśnia mówca, dziś odpłacamy się Stwórcy i jego apostołom. Dar zwycięstwa jest bowiem równie radosny, jak dar wiary dany nam przez apostołów. Koniec cytatu. Omówione dwa najważniejsze, najwartościowsze poznawczo kazania pokazują dwie różne narracje, dwie różne sposoby, dwa różne sposoby retorycznej inwencji, rozwijania tematu, przejmowania przez kaznodzieję inicjatywy w dziele tym samym, memoryzacji bitwy i jej uświęceniu. Ale w jednym i w drugim kazaniu nie ma apologetyki bitewnej, militarnej. Nie ma tej narracji o przelewie krwi. Nie wychwala się nawet, jak mówiłem wcześniej, militarnych, wojskowych, dowódczych cnót Jagieły. Prawie w ogóle kaznodzieje o tym nie wspominają. A jedynie o tym, że sprawiedliwość musiała się dokonać, bo też pokora musi zwyciężyć próżność. Pozostaje niezwykle interesujące pytanie: a co strona krzyżacka? Czy krzyżacy w to święto głosili również mowy wspominające o Grunwaldzie? Niestety, kaznodziejstwo krzyżackie jest słabo, wręcz prawie całkowicie niezbadane. Ale jest kazanie
synodalne z Elbląga z roku 1427, które zaprezentuję Państwu w drobnym fragmencie we własnym przekładzie, w którym mowa jest, że tempore belli, niewymieniona jest bitwa, o jaką chodzi, tempore belli, czyli właśnie w trakcie bitwy grunwaldzkiej. Ziemia i poddani zakonu doznali wielkich krzywd, upokorzeń i dewastacji. Jest to kazanie, które jest wielkim lamentem z powodu druzgocącej przegranej. Na koniec należy jeszcze podkreślić jedną rzecz. Tło ideologiczne. Bitwa grunwaldzka, potem wojna trzynastoletnia to wydarzenia. Oczywiste. Ale czy nie pojawiły się w tymże czasie, zwłaszcza w drugiej połowie XV wieku, jakieś idee, filozoficzne idee, które, czy też cywilizacyjne idee, nowe całkowicie, które wspierały taki proces świętowania historii, upamiętniania pamięci historycznej. Przypuszcza się, że nie bez wpływu na proces upamiętniania bitwy pod Grunwaldem miały płynące do Polski nurty humanistyczne. Otóż dokonała się reforma programowa Wydziału Arcjum na Uniwersytecie Krakowskim w roku 1449 i uniwersytet ten przeżywał burzliwy okres inicjacji humanistycznej związanej z prekursorami nowych idei Janem Dąbrówką, Grzegorzem z Sanoka czy Janem z Ludziska. Ten pierwszy jest autorem komentarza do kroniki Wincentego Kadłubka, która to kronika staje się pierwszym w historii Polski oficjalnym podręcznikiem do historii jako przedmiotu wykładowego, najprawdopodobniej najwcześniej w Europie. Ten klimat wybitnie sprzyjał upamiętnianiu bitwy i w tym klimacie funkcjonowali również kaznodzieje, którzy należą do warstwy elitarnej w Kościele chrześcijańskim. Wspominałem, że zaprezentuję Państwu dwa krótkie fragmenty z dwóch kazań, aby zilustrować, jak toczy się ta walka o pamięć, o gesty, o symbole w upamiętnianiu bitwy grunwaldzkiej z Ambony w drugiej połowie XV wieku, czy też generalnie w średniowieczu. Pierwsze kazanie to właśnie kazanie z rękopisu ze skałki o sygnaturze B23. Podobnie uczynił wielki mistrz krzyżacki. Posłał był posłów do króla Polski z mową. Tak mówi wielki mistrz krzyżacki. Słyszę, że nie staje ci mieczy, to ci się posyła dwa miecze nagie, jeden dla ciebie, drugi dla brata twego Aleksandra, księcia Wielkiej Litwy. Król zaś, usłyszawszy te słowa, pokornie przyjął owe miecze. Pokornie przyjął owe miecze. I udał się do kaplicy, gdzie ze łzami w oczach tuż przed ołtarzem pogrążył się w modlitwie, błagając Pana naszego tymi słowami. Panie Jezu Chryste, wiesz, że nie pokładam nadziei ani w bitwie, ani w mojej armii, a tylko w Tobie samym, który dziś posłał w świat 12 apostołów, byś przyniósł pokój i dał znak Chrystusa
z pozdrowieniami. Pokój temu domowi. Zechcij zesłać swoje wsparcie, by pokój zachować w moim królestwie. Panie Boże Chryste, wejrzyj na nas, bo nastają na chrześcijan i krwi ich przelewem grożą. To koniec cytatu modlitwy wstawionej w usta samego monarchy. I dalej kaznodzieja powiada: tak zatem Bóg wysłuchał króla Ezechiasza, gdy Senacheryb wrócił do Jerozolimy, by go pojmać z wielką siłą. Wówczas tejże samej nocy wyszedł był anioł pański i pobił 180 tysięcy wojów, a innych unieruchomił jak drzewa, jak też później wysłuchał król Polski i zgładził był 130 tysięcy krzyżaków. Innych zaś z przerażenia znieruchomiałych pojmał w niewolę. Tak też jak król Senacheryb, widząc lud swój pobity, uciekł z pola bitwy do Niniwy i gdy w świątyni modlił się do swoich bogów, dwóch jego synów podniósł nań rękę i zamordowało go. Tak też mistrz krzyżacki, widząc lud swój pobity, zbiegł z pola bitwy do lasu i tam zginął z ręki nie króla, nie księcia, ani nawet rycerza, lecz padł był pod ostrzałem topora z ręki prostego sługi. Podobnie jak król Ezechiasz, uszedłszy ze swoim ludem, ogołocił ciała wszystkich zabitych, które pozostały na pobojowisku. Broń i łupy wojenne z wielką radością zabrał do Jerozolimy. Tak też król Władysław ze swym ludem zebrał łupy, broń, wielu jeńców i chorągwie i wrócił do Krakowa w wielkiej chwale. Składając zaś Bogu dzięki za zwycięstwo, zawiesił na pamiątkę w katedrze zdobyte chorągwie. Dlatego też królestwo nasze w ten dzień otacza czcią apostołów Chrystusa i składa im dary oraz kosztowności. To słowa kaznodziei polskiego, być może krakowskiego, z rękopisu Biblioteki Paulinów na Skałce w Krakowie. I druga strona konfliktu. Kaznodzieja niemiecki głosi kazanie na synodzie w roku 1427 w Elblągu. Gdy zmarła królowa Polski, święta Jadwiga, całe królestwo było pogrążone w tak głębokiej żałobie, że wszystkich aktorów i igruców z ich frywolnymi instrumentami wygnano, aby nikt nie ważył się uprawiać czczej radości. Niestety, niestety, panowie najmilsi, wielki mistrz, marszałek oraz inni komturowie, pod rządami których zaznawiliśmy pokoju i dostatku, na wojnie zostali ubici jak owce na ucztę weselną. Ubito rycerzy i innych wojów oraz mieszczan, a kmieci wściekle mordowano. Niektórzy odnieśli ciężkie rany, niektórzy popadli w niewolę. Kobiety zmuszano do cudzołóstwa lub gwałcono. Dzieci rozdzielano od rodziców. I w ten sposób cała prowincja przepadła. Kościoły Boże grabiono i palono. Ciało Chrystusa pod stopami Saracenów było deptane. Mimo tych wszystkich żałosnych wydarzeń, nikt w Prusiach nie doczekał się współczucia ani żałoby. Przeciwnie, w tym samym czasie ucisku i nędzy ponownie doznajemy coś przeciwnego. Nowe zło mianowicie, próżność, przepych,
oszustwa bliźniego, grzechy przeciwko zbawieniu duszy, przeciwko Bogu, a wszystko to wznieca przeciwko nam samym gniew Boży. Tak, to prawda. Zbawiciel zsyła na nas plagi, agresję nieprzyjaciół, głód, powódź, ogień, zarazę, ostrze miecza lub wszelkie udręki. Problematyka, którą Państwu przedstawiłem, kaznodziejskiego w średniowieczu upamiętnienia bitwy pod Grunwaldem, nie jest jeszcze do końca przestudiowana. Jest to cały czas temat, który jest przedmiotem studiów i kwerend archiwalnych.